Zacznijmy od y, Pensylwanii. Pensylwanii, która okaże się prawdopodobnie y, kluczem w ogóle y, do tych wyborów. Pensylwanii, y, który, stan, to jest to stan, który dał światu mój y, ukochany serial Always Sunny in Philadelphia. Jest to stan, który... Y, poczekaj, bo ja mam o każdym no stanie. Ja wiem, ja... ja, ja... Y jest ja ja tylko na to czekam. Jest to stan, który zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem produkcji grzybów. Także Polacy już wiemy, dlaczego tam jest taka Polonia. Przecież w Pensylwanii jest blisko, jak mówiła nam Kamala Harris, blisko 800 tysięcy Polaków, i już wiemy, gdzie oni przyjechali na grzyby. Tak, <grym> 800 tysięcy Januszów Piechocińskich po prostu. Tak, przemierza Pensylwańskie Bory w poszukiwaniu Kozielaków. Dobrze, moi drodzy, Pensylwania. już wiemy, że jest tam duża Polonia. Co jeszcze wiemy o Pensylwanii? Pensylwania długi czas była stanem, który demokraci wygrywali dosyć komfortowo. Mm -hmm. I tak naprawdę e, takim momentem szoku był właśnie 2016 rok, też to będzie leitmotiv paru stanów, o których tak. będziemy rozmawiać, e, gdy Pensylwania, e, którą no, Hillary Clinton uważała raczej za, za, za pewny dla siebie stan, zagłosowała na, na Trumpa. E, Polacy również zagłosowali wtedy na Trumpa. Bo Polacy zawsze głosują na zwycięzcę. Tak jest, naprawdę. Mówiliśmy e, tak, o tym. Tak jest. Ehm, no i. E, to znowu będzie taki leitmotiv po prostu bardzo wielu tych stanów. Jak mhm. się w tej chwili głosuje? To znaczy kiedyś ten podział był dosyć prosty. Ehm, pracownicy czy związkowcy, osoby właśnie zatrudnione w przemyśle, e, klasa pracująca, e, tak blue collars. E, Ludzie, którzy zarabiają na życie pracą własnych rąk, a nie tym, że siedzą sobie w studio i gadają co im ślina na język przyniesie, tak, tak jak niektórzy. Tak, po prostu siedzą sobie tak przy komputerkach i Sprawdzają maile, e, no to, to, był, e, to byli wyborcy najbardziej twardy elektorat demokratów, i Pensylwania właśnie jako jeden z najbardziej zindustrializowanych, mm, uprzemysłowionych Stanów e, w ogóle w USA, ale też właśnie w tym bardzo uprzemysłowionym regionie, który się rozpościera od Pensylwanii, aż po właśnie ten e, środkowy zachód, e, Michigan, Ohio, Wisconsin, e, Illinois i tak dalej. No tam właśnie tak. Klasa pracująca głosowała na, na demokratów, a osoby e, bogatsze, e, zajmujące no właśnie tak wyższe miejsce, powiedzmy, w, e, w, w ramach statusu społecznego, e, głosowali na, na republikanów. No i to się zmieniło. I to się zmieniło diametralnie, ponieważ e, no teraz ten region. Ten region przemysłowy całego, całego Midwestu i, i, i zaczynający właśnie od, od Pensylwanii, już jest dużo mniej przemysłowy.